Biały Dwór. Piękny obiekt zabytkowy, który jest unikatem na skalę ogólnopolską. Dlaczego? Ponieważ jest to dwór obronny, którego geneza sięga XVI wieku. To jest czas, kiedy jeszcze szlachta potrafiła inwestować swoje majątki w majątki obronne, które potem zamieniały się już w siedziby szlacheckie. Po prostu dwory, ogrody, tak, parki. A tu jednak jeszcze była inwestycja polegająca na budowie obiektu, który miał mieć walory militarne. I za chwileczkę o nich sobie opowiemy. Za nami widać z kolei Dolinę Wisły, która jest tak naprawdę no, już arterią wodną, która przez wieki łączyła te poszczególne rejony. Dawniej biegł tędy również szlak bursztynowy, inne szlaki handlowe, a także archeolodzy na tym terenie odnaleźli ślady kultury również wczesnego żelaza, kultury oksywskiej, wielbarskiej, a także pozostałości po osadnictwie średniowiecznym. Również tutaj mieszały się kultury z czasów wpływów rzymskich. Jeszcze za jakiś czas, pod koniec odcinka, pokażemy Państwu miejsce, w którym archeolodzy w czasach międzywojennych wykopali wielkie cmentarzysko. Ale o tym po kolei. Pierwsze pisane informacje o tym miejscu pochodzą z roku 1236. Dotyczą głównie rycerza, który tutaj przybył z Saksonii. Był to rycerz, który przybył pomagać zakonowi krzyżackiemu w podboju Prus. I tutaj właśnie otrzymał nadania ziemskie. Był to Dietrich von Tyfenowe bądź Dypenow. Występują w źródłach zapisy różne jego imienia, także będziemy operowali tutaj kilkoma jego nazwami. On również lokuje wieś Tychnowy. Tychnowe, Tyfenowe, także nazwa wsi pochodzi od jego imienia. I on tutaj do właściwie XV wieku, on i jego późniejszy ród, tak, zarządzał tymi ziemiami. Z małą przerwą, kiedy to na jakiś czas tutaj zagościli potomkowie Dietricha von Stange, o którym mówiliśmy w odcinku o dworze w Stążkach. Także przez setki lat tutaj zarządzała tymi ziemiami rodzina von Tyfenow. W roku 1466 zakończyła się wojna z zakonem krzyżackim, zwana wojną 13-letnią. Na mocy pokoju w Toruniu, był to drugi pokój toruński już, te ziemie stały się częścią Prus królewskich. Wiadomo, że w roku 1460 tutaj już zarządzał Jan z Białego Dworu. Z kolei już na początku wieku XVI zarządza tym majątkiem Jan Ulkowski, elbląski kasztelan, którego córka Anna wyszła za mąż za Jerzego Sokołowskiego. I właśnie w posagu wniosła w rodzinę Sokołowskich majątek w Białym Dworze. I to właśnie Jerzy Sokołowski rozpoczął budowę tego właśnie obiektu, czyli budynku zwanego Dworem Obronnym w Białym Dworze, czyli w Bystrzcu. Na samym początku był to budynek jednopiętrowy, ale już w całości podpiwniczony, stojący na wypiętrzającym się naturalnym wzniesieniu. Budynek jest ceglany, otynkowany na potężnej kamiennej podmurówce, możliwe, że starszej niż dwór XVI-wieczny. Również jako ciekawostka, w tym dworze rezyduje w XVI wieku Tomasz Bilawski, słynny żołnierz Stefana Batorego. W kolejnych latach dwór zostaje powiększony, m.in. o baszty alkierzowe. Czym one były? Tak naprawdę każdy z Was na pewno widział kiedyś dwór szlachecki, słynny dworek polski, czyli dworek alkierzowy. Na północy Polski, czyli w dawnych Prusach, gdzie teraz tutaj się znajdujemy, dworów takich było niewiele, alkierzowych. Jedynym takim przykładem jest dwór kosztumów w Zajezierzu, który jest dworem alkierzowym pochodzącym już z czasów baroku. Natomiast dwór w Białym Dworze powstał o wiele prędzej. Jest to dwór XVI-wieczny, czyli jeszcze w czasach, kiedy szlachta tutaj w XVI wieku żyła na terytoriach, no, które były niepewne, jeżeli chodzi o czasy wojen. Dopiero w roku 1521 skończyła się ostatnia wojna z zakonem krzyżackim, więc bogata szlachta inwestuje w dwory obronne. Czym jest dwór obronny? To jest, mówiąc potocznie, przejściówka pomiędzy zamkiem a dworem barokowym, szlacheckim, który znamy z literatury, z filmów, opowieści. Czyli mury muszą być grube, solidny fundament oraz wysunięte baszty, zwane później basztami alkierzowymi. I te właśnie baszty później ewoluują w XVII wieku już w alkierze, które były pokojami, pełniły też funkcję garderoby, bądź biura, czy po prostu zwykłego magazynu. Natomiast tutaj jeszcze widzimy basztę obronną, ponieważ ma tak zwaną ambrazurę, czyli otwór strzelniczy dla dział, strzelb, muszkietów, czy po prostu broni strzeleckiej.
Z kolei już w XII wieku dwory szlacheckie zmieniły swój charakter na dwory po prostu już jako rezydencje. Chodziło głównie o to, że w XVII wieku była już rozwinięta broń palna, artyleria, dlatego utrzymanie takiego dworu było już kosztowne i też troszkę bezsensowne, ponieważ sztuka już budowy armat naprawdę zrobiła duży progres, dlatego dwory zamieniły się w zwykłe siedziby szlacheckie z parkiem, ogrodem dla rekreacji. Dwór obronny to nie tylko baszty alkierzowe i piękne fundamenty kamienne, ale również teren przed nim. Dzisiaj Biały Dwór to jest hotel, restauracja. Polecamy i zapraszamy. Ale prędzej, dzisiaj znajduje się park oraz niewielki las. Prędzej w tym miejscu był również folwark. Czyli w kwadracie stały budynki takie jak stajnia, obory, między innymi spichlerze i tak dalej. Ustawione były w prostokącie. Łączył je mur obronny, który jeszcze jest widoczny na mapach z początku XX wieku. Również mur i budynki gospodarcze otaczała fosa, czyli jeszcze w XVI, XVII, XVIII, XIX wieku to miejsce naprawdę miało naprawdę potencjał militarny. W XVIII wieku dwór stał się własnością rodziny Kretkowskich. I to oni właśnie w XVIII wieku dobudowali kolejną basztę alkierzową od strony północno-wschodniej. Jednak jak widzimy, ta baszta alkierzowa nie ma już funkcji obronnych. Są normalne okna, są cieńsze mury, po prostu została dostawiona, żeby zachować symetrię. Fantazja właścicieli, tylko i wyłącznie. Czyli później już to był zwykły alkierz. Pokój, garderoba, pokój gościnny, tylko po to, żeby utrzymać symetrię bryły. Jan Kretkowski, który był kasztelanem chemińskim, jeszcze przed oficjalnymi aktami ustawodawczymi w XVIII wieku oczynszował swoich chłopów, likwidując część folwarków pańszczyźnianych. Już w XVIII wieku ustawą wiejską dla Bystrza i okolicznych wsi jak gdyby ściąga z chłopów pańszczyznę. Później właśnie konsekwentnie po jego aktach okazuje się akt, gdzie chłopi tak naprawdę zostali już uwłaszczeni. Czyli pan Kretkowski tutaj był po części dla szlachty pewnym wzorem, tak, jeżeli chodzi o minimalizację pańszczyzny i nadanie chłopom aktu uwłaszczenia. W 1763 roku dobra bystrzyckie kupuje Jerzy Dziewanowski, który był ówczesnym wojewodą chełmińskim. Wraz z pierwszym zaborem Polski ziemie te stały się częścią Królestwa Pruskiego. Później Dziewanowscy majątek sprzedają urzędowi wojny i skarbów w Kwidzynie, który tutaj miał swoją siedzibę. I około roku 1800 dzierżawcą już tutaj był Johann Boris, któremu Urząd Wojny i Skarbu oddaje dobra bystrzyckie na wieczyste użytkowanie. Członkowie rodziny Boris występują w dokumentach jeszcze w roku 1912. Później już kwestie własności są troszkę zagmatwane. Nie ma zapisów jednoznacznych, kto był tutaj tego dworu właścicielem. Jednak w roku 1939, przed II wojną i chwilę po II wojnie, tutaj mieszkał niejaki pan Buszkiewicz. Podczas wojny nie do końca wiadomo, czy był ten majątek. Później, po II wojnie, dwór zostaje ogołocony, z czego tylko można by było go ogołocić. Zostaje wszystko wywożone, zdewastowane, dach jest zapadnięty, część murów już jest w ruinie tak naprawdę. Także nieopodal cmentarz, na którym chowano członków rodów tutaj rządzących, a także okolicznych mieszkańców, jest także zdewastowany. Dopiero w roku 1960 zostaje ten zabytek objęty opieką konserwatorską. W latach 20. w Białym Dworze pani Józefa Biegaczówna prowadziła szkółkę, w której uczyła dzieci języka polskiego. To był czas międzywojenny, czas, kiedy te ziemie uległy silnej germanizacji oraz mieszkańcy pochodzenia polskiego tutaj byli bardzo mocno szykanowani. W czasach Polski Ludowej od lat 70. w majątku był PGR. Jak prędzej mówiliśmy, wokół dworu był również folwark, prędzej ufortyfikowany. Więc z czasem te budynki uległy też dewastacji, dziś już nie istnieją. Natomiast w latach 90. to miejsce wykupił prywatny inwestor, który ten dwór odnowił, wyremontował, ciągle o niego dba i to jest miejsce
do którego możemy przyjechać, skosztować świetnego obiadu, zrobić sobie wesele na przykład, a także przenocować. Polecamy. Z Białego Dworu pochodzi również urodzony w XIX wieku Turo Balzer, niemiecki malarz, pejzażysta. Urodził się w roku 1882, tutaj właśnie w Bystrzu, i był synem kupca Franza Balzera, właśnie kupca z Weinshof, czyli z Białego Dworu. Ukończył on gimnazjum w Marienwerder, czyli w Kwidzynie. Później opuszcza szkołę, by odbyć ochotniczo służbę wojskową. A później, po roku działalności w wojsku, powraca, by oddać się zawodowi malarza. Kolejne lata Balzer spędza w różnych pracowniach malarskich, gdzie ćwiczy swój kunszt, głównie dekoracyjny wpierw. W październiku w roku 1901 zaczyna studia dla nauczycieli w Akademii Sztuk i Rzemiosła Artystycznego w Wrocławiu. Później z kolei semestr pierwszy poświęca malarstwu dekoracyjnemu, a później 7 semestrów malarstwu pod kierunkiem Eduarda Kampfera, gdzie szkoli się właśnie w rysunku pejzażowym. Dlatego właśnie znamy go głównie z pejzaży poszczególnych miast europejskich, do których uczęszczał, podróżując po Europie. W Białym Dworze Tomasz Bielawski napisał po polsku poemat Myśliwiec, wydany w Krakowie w roku 1595. Myśliwiec dedykuje autor właścicielowi Białego Dworu, Janowi Sokołowskiemu. To jest jedno z pierwszych dzieł w polskiej literaturze mówiące o polowaniach i o myślistwie. Tomasz Bielawski w roku 1576 powiązany był z dworem króla Stefana Batorego oraz kanclerzem gdańskim Maciejem Żalińskim herbu Poraj. Później z kolei swoje losy wiąże z Sokołowskim, który zarządzał Białym Dworem. I tu właśnie osiadł i towarzyszył Sokołowskim podczas polowań, co go bardzo mocno natchnęło do tego, żeby napisać Myśliwiec. Tu właśnie w tym dworze, w Białym Dworze. W swoim dziele Myśliwiec Bielawski opisuje scenki polowań z okolic Bystrza, Prabud, Kwidzyna, Watkowic, Gniewu oraz Sztumu. Był właściwie pierwszym autorem, który tak detalicznie opisuje polowania. Słychać tam imiona, dźwięki wydawane przez zwierzęta, poszczególne nazwy tematyczne właśnie, które są charakterystyczne dla polowań. Również Myśliwiec jest jak gdyby takim źródłem, świadkiem tamtych czasów i polowań szlacheckich. Posłuchajcie więc fragmentu Myśliwca. Zaniechajcie się z tą butam, poszczujem co kupra butam. Ono zając ulala biegnij Serafinie, owo wskok rączo bierzy rowem ku Kwidzynie. Dalej jeszcze. Lepiej by na Watkowice poszukać lisa wilczyce. W pańskiej puszczy ku Sztumu tam się cuda rodzą. Więc po łęgu ku Gniewu tam dochodzą rady. Myśliwiec zostaje wydany po raz pierwszy w roku 1595 w Krakowie. Do dzisiejszego dnia pozostały tylko dwa oryginalne egzemplarze Myśliwca, które są przechowywane w Wrocławiu oraz na zamku w Kurniku. Przy dworze w Bystrzu znajduje się również cmentarz. Cmentarz, na którym chowano okoliczną ludność ewangelicką oraz, z tego co wiemy, również mnonicką. Tutaj również byli chowani ludzie związani z dworem, Białym Dworem, a także ewangelicy głównie. Polecamy tutaj przyjechać, ponieważ miejsce jest wyjątkowe. Jest naprawdę intymny charakter tego miejsca, bardzo mocno widoczny, w szczególności przy listopadzie. Widzimy pozostałości po nagrobnych rzeźbach, pomnikach. Niektóre z nich są jeszcze czytelne, nazwiska oraz inskrypcje. Cmentarz leżał przy drodze łączącej dwór z młynem. Młyn dziś już nie istnieje. Jeszcze jest na mapach przedwojennych widoczny, zaznaczony, że jeszcze działał w XIX wieku oraz przed II wojną. Nagrobki pokazują nam czasy, które już minęły. Cmentarz jest zaniedbany, został zdewastowany w czasach Polski Ludowej. Dzisiaj jednak pozostaje w takim dosyć nieładzie charakterystycznym. Naprawdę w tym miejscu jest coś wyjątkowego. Polecamy również, wracając z Białego Dworu, tutaj przyjechać i obejrzeć w ciszy to miejsce. W archiwum w muzeum w Kwidzynie znajduje się dokumentacja z badań Waldemara Heima, który był kierownikiem Muzeum Regionalnego w Kwidzynie. Z kolei Heim w końcu lat 20.
i na początku lat 30. prowadzi badania archeologiczne na tych właśnie terenach pomiędzy Białym Dworem a Młynem, który również wchodził w skład tutaj majątku Bystrzec. Co tutaj odnaleziono? Okazuje się, że w tym miejscu archeolodzy w czasach międzywojennych zlokalizowali około 500 pochówków z okresu wpływów rzymskich, kultury również oksywskiej, wielbarskiej oraz pochówki średniowieczne. Najstarsze obiekty zostały umieszczone na pagórku, a z kolei kultury wielbarskiej poniżej jego stoku. Ponad 500 archeologicznych grobów z różnych kultur, różnych czasów. Rewelacja. We wnętrzu dworu widzimy tablicę, która głosi nam, że w tym miejscu w XVI wieku mieszkał i zarządzał dobrami tychnowskimi Tomasz Bilawski, autor Myśliwca, jednego z pierwszych dzieł traktujących o myślistwie. Tablicę odsłonięto z okazji 10. powiślańskiego przeglądu muzyki i kultury myśliwskiej imienia Tomasza Bilawskiego, rok 2010. Ucz się, czytając merymy, chceli dostawać zwierzyny. Tomasz Bilawski, czyli pamięć o panu Bilawskim, który jest ciągle jeszcze żywa, jak widzimy cały czas. W piwnicach widzimy sklepienie kolebkowe, które jeszcze pochodzi początek wieku XVI, czyli jest praktycznie późnogotyckie, gdyż na tych ziemiach renesans zagościł bardzo późno i to właściwie w minimalnej dawce. Także to jest część dolna, która pamięta jeszcze początki budowy dworu obronnego w Białym Dworze. Dziś tu jest lokal, przemiła obsługa, knajpka i w tym miejscu będziemy się z Państwem żegnali w bardzo miłych warunkach. Także widzimy się w kolejnym odcinku, który okaże się w grudniu, już przed świętami. A w międzyczasie, kursując na linii Sztum, Malbork, Kwidzyn, Prabuty po Powiślu, warto zajechać do Białego Dworu, spotkać się z właścicielami, zjeść dobry obiad, ewentualnie spędzić tu noc. Do widzenia.